Siemanko, witam bardzo serdecznie. W dzisiejszym materiale chciałbym Wam pokazać, w jaki sposób możecie stworzyć customowego hooka, czyli takiego własnego hooka, który w łatwy sposób można sobie reużywać w różnych komponentach w aplikacji. Zrobimy to na przykładzie dosyć prostym, a mianowicie zrobimy sobie hooka do obsługi formularzy w taki sposób, że będziemy mogli łatwo zapisywać sobie do lokalnego stanu wszystkie zmiany, które zachodzą w naszym formularzu. Będziemy w stanie je walidować i obsłużyć sytuację, gdy ktoś zatwierdzi ten formularz. Dlatego jeżeli wydaje Ci się to w miarę ciekawe, to zachęcam do zapoznania się z dzisiejszym materiałem. Więc zbytnio nie przedłużając, mamy tutaj taki mega prosty formularz, do którego spróbujemy napisać sobie własnego hooka, tak by w łatwy sposób można było obsługiwać wartości pól, które tutaj sobie wprowadzamy. Ponieważ bardzo często jest tak, że robimy jakiś formularz i co musimy tak naprawdę zrobić? No musimy przechwycić dla każdego inputa jego wartość, zgromadzić je w jakimś tam obiekcie i w momencie, gdy ktoś naciśnie submit, no to chcemy po prostu te wartości gdzieś tam do naszego API sobie wysłać. Więc dzisiaj się tak naprawdę tym właśnie zajmiemy. Na początek właśnie myślę, że fajnie by było, gdybyśmy w tym naszym hooku mogli sobie w jakiś sposób zapisywać wartości z tych naszych inputów. Więc w tym zajmę się w pierwszej kolejności. Tutaj sobie nad tym naszym funkcyjnym komponentem app zaczniemy pisać naszego hooka, więc nazwę go po prostu useForm. On będzie przyjmował jakieś tutaj początkowe wartości, ponieważ no, w tym naszym formularzu możemy już chcieć sobie coś wpisać, ale na razie po prostu sobie to ustawimy na jakiś taki pusty obiekt. Oczywiście jeżeli chcemy skorzystać z funkcji hooks, no to musimy je zaimportować. My na początek użyjemy tutaj tej najprostszej, czyli useState. I będziemy mieli to w ten sposób, że mamy const values, to są nasze wartości z naszego formularza i funkcja set values, dzięki której będziemy mogli sobie ustanawiać nową wartość w tym obiekcie. I tu będzie useState, do którego przekażemy to, co tutaj użytkownik sobie wpisze jako taki parametr początkowy. I teraz co? Napiszemy sobie funkcję, która nam będzie te wartości aktualizowała zgodnie z tym, co prześlemy z inputa. I sobie to nazwiemy na przykład const update value. To będzie przyjmowało zmienną event, ponieważ będziemy sobie podpinać event on submit, przepraszam, on change. I tutaj sobie napiszemy set values. Tutaj sobie wrzucimy to, co mamy obecnie w naszym values, plus przypiszemy sobie nową wartość zgodnie z tym, jak nazywa się nasz input, a pod tym kluczem będzie oczywiście to, co mamy w tym inputcie. I tutaj sobie, żeby za dużo się nie napisać, zrobimy sobie po prostu to w ten sposób. Więc mamy teraz mamy funkcję update value i musimy ją w jakiś sposób użyć wewnątrz tego inputa. Więc zwrócimy sobie ją stąd, return, i będzie update value. No i też fajnie by było wylistować sobie, co znajduje się w tym obiekcie value w sytuacji, gdy ktoś zatwierdzi nasz formularz. Więc napiszemy sobie od razu funkcję submit handler. Ona także przyjmuje parametr event. W pierwszej kolejności oczywiście chcemy zrobić prevent default, aby nam się ten formularz nie wysłał, a później sobie wylistujemy nasze wartości, czyli na przykład sending values. Tak? Więc tu mamy naszego hooka w formie useForm i teraz tutaj sobie go użyjemy w takiej formie. I to będzie const update value
submit handler i to będzie pochodziło z naszego customowego hooka useForm, do którego nie przekazujemy w obiekcie żadnych początkowych wartości. Więc teraz w sytuacji, gdy ten input się zmieni, to zrobimy onChange i wywołamy sobie updateValue. OK, a w sytuacji, gdy ktoś zatwierdzi formularz, to damy onSubmit i tym razem będzie submitHandler. OK, no i zobaczymy, czy tutaj ten nasz kodik w jakiś sposób zadziała. Więc tutaj wpiszemy Artur. A, oczywiście musimy zwrócić submit handler w tym także miejscu i piszemy Artur. I widzicie, mamy obiekt first name, ponieważ w sytuacji, gdy ten input się zmienia, wywoływana jest tak naprawdę funkcja z naszego hooka. Ona działa w taki sposób, że jeżeli ten input się zmieni, to do tej funkcji jest przekazywany obiekt event, który zawiera przede wszystkim nazwę tego inputa oraz wartość, którą w nim aktualnie się znajduje. I to przypisujemy sobie do obiektu values, który wyświetlamy sobie w tej sytuacji. Oczywiście, gdy ktoś kliknie send, no to możemy tutaj zrobić no, jakieś zapytanie do naszego API, tak? Tego już nie będę dzisiaj Wam pokazywał, ale no, żebyście wiedzieli mniej więcej, o co tutaj chodzi i już możecie sobie ten kod tutaj w tym sandboxie samemu poprawić. No dobra, ale o co tutaj chodzi? No bo jakby głównym celem tego hooka jest to, że jak wprowadzimy sobie tutaj jakiś nowy input, no to automatycznie nam to będzie działało, tak? Bo po prostu nazwiemy sobie go last name, tutaj sobie damy nowy placeholder last name, tak? I na przykład Artur Nowak. I już widzicie, że tworzy nam się ten obiekt w taki sposób. No dobra, ale no nasz custom hook na razie za dużo nie robi, tylko nam gromadzi tutaj te dane wewnątrz naszego obiektu i w zasadzie możemy je obsłużyć już, ale fajnie by było, jakbyśmy sobie w tym naszym hooku dodali jeszcze jakieś takie proste sprawdzanie błędu. No i taką walidację, sprawdzanie błędów sobie zrobimy z użyciem funkcji useEffect i ją zapiszemy sobie w taki sposób. Więc tutaj musimy oczywiście najpierw zaciągnąć useEffect i piszemy sobie useEffect. Tutaj wewnątrz podajemy sobie funkcję, która nie przyjmuje żadnego parametru. I tutaj sobie na razie zrobimy console log validating. No i teraz zobaczmy, jak to działa. No, nam się zamontował komponent, tak? I za każdym razem, kiedy coś tutaj wprowadzimy, no to nam się on będzie zmieniał, tak? Pamiętacie, jak działają useEffect? Jeżeli nie, to teraz możecie sobie przejść do tego filmiku, gdzie staram się Wam wytłumaczyć, jak działa useEffect. No i chcemy, żeby ten useEffect nam się wykonał tylko i wyłącznie w momencie, kiedy values zostanie zmienione. Zostało zmienione, bo na początku zostało ustanowione na początkowy stan i jak coś tutaj będziemy zmieniać, no to chcemy, żeby nasza walidacja została wykonana. Więc w tym celu zrobimy sobie nowy useState, tym razem go sobie nazwiemy na przykład errors, setErrors, useState, tablica, już bardzo. I tutaj sobie napiszemy teraz taką funkcję, która nam pozwoli no, sprawdzić, czy te wartości, które jakiś użytkownik wpisał, czy one są prawidłowe. Więc nazwiemy sobie tą funkcję na przykład validate. Ona będzie przyjmowała values. I sobie zrobimy tak, const errors, to będzie pusta tablica. Na koniec sobie zwrócimy errors z tej naszej funkcji pomocniczej
I to zapiszemy w taki sposób. If i na przykład values first name, jeżeli nie będzie atrybutu first name, to errors push, na przykład please provide first name. I to będzie pierwszy if. I na przykład zrobimy sobie jeszcze drugi. Jak ktoś już poda first name, ale będzie za krótki, czyli jeżeli if values first name mamy, ale values first name length mniejsze niż 3, to zrobimy sobie na przykład first name too short. I tu mamy taką prostą bardzo funkcyjkę, która nam będzie tutaj zwracała tablicę błędów. No i teraz fajnie by było zrobić coś takiego, że w tym miejscu use effect zrobimy sobie sprawdzenie tych błędów, czyli mamy funkcję set errors, nią ustawimy błędy, a błędy możemy mieć z funkcji validate, czyli tak naprawdę zrobimy sobie validate i do tego przekażemy jako argument values, tak? No i tutaj już to sprawdzanie teoretycznie nam się wykonuje, tylko że musimy jakoś jeszcze na te błędy zareagować, tak? Czyli zrobimy sobie na pewno takie sprawdzanie w tym submit handlerze, że wysyłamy tylko, jeżeli nie mamy żadnych błędów, czyli sobie zczytamy ten stan. Jeżeli nie mamy żadnych błędów, to wtedy dopiero chcemy to wysłać. Zobaczmy, co się dzieje. No send już nam teraz nie wysyła, bo jakby nie wpisaliśmy nic tutaj, tak? Jak coś wpiszemy, no to wtedy się wyśle. Ale no jeszcze mamy tutaj jedną brakującą rzecz, no bo jeżeli jest jakiś błąd, no to warto by było go w jakiś sposób wyświetlić. A żeby go wyświetlić, to musimy go także zwrócić z naszego hooksa, czyli dajemy sobie tutaj jeszcze trzecią wartość z tego hooksa sobie zwrócimy, która jest jakby tym naszym lokalnym stanem. Tu sobie ją przypiszemy w ten sposób. O nie, errors, tak źle napisałem. No i tutaj możemy sobie napisać taki conditional, tak? Jeżeli errors, to errors map na przykład. I tutaj będzie tak. Zobaczcie, jak wpiszę na przykład dwie literki, no to first name too short. Jak wpiszę coś, no to już mogę sobie to wysłać. Możemy oczywiście jeszcze sobie dodać dodatkowo sprawdzenie, że ten button będzie disabled, jeżeli mamy jakieś błędy, czyli na przykład errors length. Jeżeli powyżej zera mamy tych błędów, to jeszcze dodatkowo nie możemy przycisnąć set. Ten nasz wspaniały use form, możemy sobie wyrzucić go do osobnego pliku. Więc w tym celu sobie zrobimy tutaj nowy plik. Nazwiemy go sobie use form, nazwiemy go JS i wrzucimy sobie do niego cały nasz kodzik stąd, tak żebyście zobaczyli, że nie kłamałem, że można ten kod sobie łatwo reużyć. Tu oczywiście ten fragment także musimy mieć tutaj, w tym miejscu. React nie jest nam już tu potrzebny, wystarczy, że skorzystamy z tego. I tą naszą funkcję useForm musimy oczywiście wyeksportować. Export default useForm. No i sobie stąd teraz zaciągniemy tą naszą funkcję. No i o, w ten sposób. A, w tym folderze. Można tak przenieść? Można. No i widzicie, zrobiło się tu całkiem czysto. Nasza
super funkcja do obsługi hooków, znajduje się w osobnym pliku. Tam sobie zapisujemy każdy stan, który zostanie zaktualizowany przez inputa, przez handler onChange. Sprawdzamy sobie nazwę naszego inputa, tą nazwę zapisujemy sobie w naszym obiekcie values za każdym razem, kiedy coś się zmieni. Dodatkowo mamy ustawiony useEffect, który nasłuchuje na zmianę w obiekcie values. W sytuacji, gdy values ulegnie zmianie, odpalana jest funkcja setErrors z wynikiem funkcji validate. Funkcja validate robi nic innego, jak po prostu leci sobie kolejno po jakby obiekcie, sprawdza sobie jakieś rzeczy i jeżeli coś znajdzie, to wrzuca do tablicy jakiś błąd. Oczywiście ta funkcja jest tutaj zaszyta. Można ją także równie dobrze podać tutaj jako jakiś taki parametr i to też wtedy będzie działać, ale tutaj już, żeby jakby nie utrudniać, zrobiłem Wam po prostu ją w tym samym pliku. No i mamy submit handler, który oczywiście sprawdza, czy ten nasz lokalny stan errors jest pusty. Jeżeli jest pusty, to wysyłamy. W przeciwnym wypadku możemy też jakoś zareagować na to. Tutaj oczywiście zamiast console loga możemy w jakiś sposób coś zrobić z tym naszym obiektem values i go gdzieś wysłać. I to w zasadzie wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałem w dzisiejszym materiale. Jeżeli macie jakieś pytania związane z hookami, to zapraszam na dół do sekcji komentarzy albo na Discorda, gdzie staram się wraz z innymi pomocnymi osobami w miarę często odpisywać na jakieś problemy z Waszym kodem. Na końcu też mam dla Was takie dwie rady. Dwie rady od wujka Artura z YouTube'a. Pierwsza z nich, przede wszystkim uczcie się hooksów. Nawet jeżeli nie lubicie z nich korzystać, to pamiętajcie o tym, że hooksów będzie coraz więcej w różnych miejscach, zarówno w bibliotekach, jak i w projektach, więc hooksy to jest po prostu element kolejny w Reakcie i nawet jeżeli nie do końca Wam się on podoba, to warto po prostu go znać i się go nauczyć. Kolejna rzecz, no to nie przypisujcie teraz w Waszych projektach wszystkiego na hooksy, tak? To, że hooksy powstały, to super, ale nie oznacza to, że klasy na przykład nie będą wspierane, tak? Więc też nie ma co przyginać z kolei w drugą stronę z tymi hooksami. Druga rada to już taka bardziej dotycząca tych custom hooksów i ogólnie pisania jakichś helperów. Zauważyłem, że często deweloperzy robią tak, że piszą takiego helpera czy hook, custom hooksa i postępują w sposób, o ja teraz to dopiero zrobię, po prostu będzie można wszędzie używać tego hooksa, będzie on super uniwersalny. No i owszem, czasami wychodzi zrobienie takiego uniwersalnego hooksa czy helpera, ale zwykle to wychodzi bardzo doświadczonym osobom. Plus zawsze pamiętajcie, że istnieje ryzyko, że ten Wasz kodzik, który napiszecie w sposób mega uniwersalny, okaże się, że nikt go nie użyje nigdy, a nawet jeżeli go użyje, to i tak będzie konieczny jakiś tam refactoring, czyli to oznacza po prostu stratę czasu. Więc na przykład ja zwykle robię w ten sposób, że jeżeli piszę jakiś helper, piszę go wewnątrz na przykład jakiegoś pliku mojego komponentu i dopiero za parę godzin, za parę dni, jak się okazuje, że faktycznie ten helper jest potrzebny, to wtedy dopiero go wyrzucam na zewnątrz, piszę testy i dostosowuję go do tego, żeby mógł być on użyty w wielu miejscach. Więc to tyle, co chciałem Wam powiedzieć tak na zakończenie. Jeżeli uważasz, że zasłużyłem na lajka albo na suba, to możesz to zrobić i będzie mi bardzo miło. A tymczasem dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym nagraniu.